Każdy kombajn wymaga przygotowania do następnego sezonu. Warto zająć się już tym teraz, z tego względu, że spokojniej podejdziemy do kolejnych żniw. Są dwa kluczowe elementy podczas przygotowania maszyny. Jedno to jest odpowiednie jej wyczyszczenie, a drugie to sprawdzenie, czy wszystkie elementy działają prawidłowo i ewentualna wymiana części eksploatacyjnych. Jeżeli chodzi o czyszczenie, to zalecamy dmuchanie kombajnów w przypadku, kiedy pracują tylko w zbożu i jeżeli są przechowywane w suchym miejscu, czyli pod zadaszeniem, ale kiedy są przechowywane pod tak zwaną chmurką lub jeśli one pracują, tak jak na przykład w tym roku podejrzewam, że wielu rolników napotkał deszcz w drodze powrotnej do domu, to ta woda i tak dostała się w większość elementów kombajnu, więc żeby nie dopuścić do tego, żeby zboże czy resztki pożniwne gniły i potem wpływały na korozję maszyny, trzeba tą maszynę umyć. Sprawdzenie maszyny też lepiej by było, żeby to było wykonywane po wyczyszczeniu. Wtedy mechanik, który przyjedzie na kontrolę pożniwną, będzie mógł szybciej dotrzeć do wszystkich elementów, żeby sprawdzić łożyska, żeby sprawdzić jakość pasów, żeby sprawdzić stan nożyków, noży, czy ewentualnych wycieków, jeżeli się pojawiły. Także zapraszamy do podejmowania tych prac już teraz.